Państwa serdecznie na Zatorskiej Gali Przedsiębiorczości, spotkaniu przedstawicieli samorządu z przedsiębiorcami gminy Zator. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej uroczystości już po raz trzeci zostaną wręczone nagrody gospodarcze oraz wyróżnienia burmistrza Zatora Złota Łuska dla najlepszych firm, które w znaczącym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców i przyczyniły się do społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Zator. Zawsze na scenie ma się pewną tremę. 15 lat temu w Teatrze Słowackiego byłem na deskach, jak opowiadałem, że nam się marzy taka Dolina Karpia w Zatorze. Co tutaj będzie się działo? Między innymi opowiadałem o tym, co się wydarzyło i chyba trochę nawet zabrakło wyobraźni 15 lat temu, bo wydarzyło się wiele, wiele więcej. I to właśnie dzięki Państwu, dzięki Państwa odwadze, bo w Polsce, ale w każdym kraju trzeba mieć odwagę, żeby samodzielnie poprowadzić swoje przedsiębiorstwo, żeby walczyć z różnego rodzaju przeciwnościami, jak to w życiu, tak samo i w biznesie. Dzisiaj wielka uroczystość, po przerwie wręczenie naszych tutaj Oscarów dla przedsiębiorców naszej Złotej Łuski. No bo tak jak wszystko tutaj w tej naszej gminie Zator i okolicy kręci się wokół karpia, więc życzę dzisiaj Państwu, żeby te łuski, które nosi się w portfelu, żeby było dużo pieniędzy, żeby po prostu przysporzyły w tym nowym roku 2018 jak najwięcej sukcesów. No a te sukcesy przedsiębiorczości liczy się oczywiście w kapitale, w pieniążkach, ale nie tylko. Coraz częściej mówi się o odpowiedzialności społecznej biznesu i muszę tutaj z wielką przyjemnością powiedzieć, że biznes, który Państwo prowadzicie na terenie naszej gminy, właśnie taką społeczną odpowiedzialnością i wrażliwością na potrzeby lokalne się cechuje. I za to chciałem Państwu serdecznie podziękować. Zatorską Galę Przedsiębiorczości 2018 uważam za otwartą. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii firma roku dla firmy Batekom. Kolejne wyróżnienie w kategorii Złota Łuska, wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora w kategorii firma roku dla firmy Bongo Invest. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii firma roku dla Eurowafel. Burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii firma roku dla Protech spółka z o.o. Nagroda gospodarcza burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii firma roku dla Płoszczyca spółka z o.o. Zapraszamy właściciela firmy pana Witolda Płoszczycy. Płoszczyca spółka Zator, pierwszy inwestor i pionier rozwoju zatorskiej strefy aktywności gospodarczej. 6 grudnia 2011 roku w Zatorze odbyło się oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji elementów z metali kolorowych do urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych. Współpracuje także z branżą budowlaną, tapicerską i meblarską. Firma oprócz tego, że dynamicznie się rozwija, jest także wizytówką zatorskiej strefy, przyciągającą jak magnes kolejnych inwestorów. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem naprawdę zaskoczony. Czuję się jak Clint Eastwood na wyznaniu Oscarów. Chociaż dla mnie osobiście ta nagroda pewnie więcej znaczy niż dla niego ten Oscar. Bardzo dziękuję Zatorowi za to, że mnie przyjął i za to, z kim się nie spotkam, każdemu opowiadam, co się tutaj u nas dzieje. Wszyscy są zachwyceni rozwojem miasta, gminy. Wszyscy goście, którzy mnie odwiedzają, patrzą z mojego biura na całą naszą strefę tutaj na Zator, no to są pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj się udało zrobić. No, oby tak dalej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, jeszcze jest dużo zapewne do zrobienia. Wiem, że macie wielkie plany i myślę, że jakoś wszyscy wspólnie będziemy w stanie wspomagać. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja również pragnę podziękować wszystkim władzom Zatora, ale wszystkim tu obecnym,
za zorganizowanie tej imprezy, za wyróżnienie dla naszej firmy, przede wszystkim za to, że tu możemy działać, rozwijać naszą działalność. Wszyscy się zastanawiają, często spotykam się z pytaniem, jaki jest fenomen Zatora, że tak Zator się szybko rozwija. Może najlepszy tak, ten czas takiej sprawy, tym wykazane to było w czasie uroczystej sesji, która to była 10 listopada ubiegłego roku z okazji 725-lecia postępu Zatora. I właśnie wójt, utkwił mi to w głowie wójt gminy Oświęcim, występując w imieniu kilkunastu okolicznych gmin i miast, mówił, że zazdrości Zatorowi i dlaczego tak jest. Myślę, że z jednej strony były to podjęte działania z dużym wyprzedzeniem, czy pan to mówił 15 lat temu, ale może też głównie dlatego, że to jest konsekwentnie realizowane. To samo zresztą mówiłem na spotkaniu z marszałkiem Krupą Jackiem, gdy był marszałkiem województwa, podczas gdy był u nas w firmie, zresztą pan mówił, był świadkiem, jak to jest możliwe, jak wiecie, zresztą myśmy działali poprzednio w innej gminie, w innym powiecie, że w Zatorze, w Oświęcimiu można w tych samych przepisach w Polsce, mówiąc jednakowo, w różnych gminach, w różnych miejscach i różnie jest z możliwością realizacji pozwoleń na budowę poszczególnych decyzji. W Zatorze, w Oświęcimiu się udaje stosunkowo łatwiej i szybciej i to jest właśnie ta chyba główna odpowiedź, dlaczego tak Zatorze chętnie do Zatora przedsiębiorcy ściągają. Myślę, że jest to zasługa obecnych władz miasta, gminy, ale też trzeba to podkreślić, wyróżnić rolę pracowników, którzy w ciągu codziennej szarej pracy, w ciągu tygodnia, każdego dnia przy spotkaniu jest otwarty na nasze potrzeby, można jakoś szybko się porozumieć i to, co jest możliwe w ramach przepisów, to a nam potrzebne zrealizować. Dziękuję bardzo, tak trzymać. Dziękuję za wyróżnienie, dziękuję wszystkim za uwagę i za obecność. Dziękuję. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii promotor turystyki dla Energylandia. Dziękuję panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący, szanowna rado za to wyróżnienie. Długo by to opowiadać na temat historii powstania Energylandii, ale w skrócie chciałem tylko powiedzieć tak, że to dzieci wymyśliły, to nie ja wymyśliłem, ja tylko miałem swoją jakąś tam magiczną karteczkę i to, co dzieci wymyśliły, pasowało do mojej magicznej karteczki, no i zaczęła się realizacja, ale pomysł wyszedł od Klaudii i Eryka i się zrealizował. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii promotor turystyki dla Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Karpi. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii promotor turystyki dla Zatorland. Nagroda gospodarcza burmistrza Zatora Łuska w kategorii promotor turystyki dla Skarby Doliny Karpia, spółka z Opolu. Serdecznie zapraszamy właściciela firmy Franciszka Sałaciana. Skarby Doliny Karpia to firma zajmująca się przetwórstwem wodową i połowem ryb słodkowodnych, w tym certyfikowanego w Unii Europejskiej karpia zatorskiego. Wyjątkowe produkty pod nazwą Przysmaki Franciszka nie tylko serwowane są w znanych polskich restauracjach, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim promują Zator i region Doliny Karpia. Karp zatorski i wędzony to istny fenomen kulinarny, którym zachwyca się wielu znawców kulinarnych, jak Magdalena Gessler, Ewa Machowicz czy Karol Okrasa. Panie Franciszku, prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem serdecznie podziękować wszystkim, kto mnie obdarzyli takim wspaniałym wyróżnieniem. To prawda, że to wyróżnienie nie przyszło od razu, bo praktycznie promocja, którą się zajmowałem, trwa już praktycznie chyba z 20 lat, gdzie zaczynaliśmy od tych małych karpi w koszyczku, w tym wszystkim. Teraz troszeczkę to wszystko się zmieniało. Pracowaliśmy wspólnie tu z panem burmistrzem, wspólnie teraz z panem posłem, którzy była idea, ta Dolina Karpia, robiliśmy wszystko, żeby ta ryba, która znajdowała się w tym terenie,
znalazła swoje miejsce w kraju, znalazła miejsce na stołach państwa. Udało nam się to zrobić, wypromowaliśmy tą wspaniałą rybę, jaką mamy. Ja serdecznie dziękuję, że znalazłem się w tak wspaniałym gronie osób wyróżnionych. Serdecznie gratuluję Państwu wszystkim i dziękuję za tak wielkie uznanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii wybitne zaangażowanie społeczne dla firmy Adamek Spółka. Zapraszamy. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii wybitne zaangażowanie społeczne dla Banku Spółdzielczego w Zatorze. Burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii wybitne zaangażowanie społeczne dla ośrodka Caritas w Zatorze. Wyróżnienie gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii wybitne zaangażowanie społeczne dla English School Dolina Karpia. Gospodarcze burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii wybitne zaangażowanie społeczne dla Fundacji Przywołaj Uśmiech. Proszę Państwa, nagroda gospodarza burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii wybitne zaangażowanie społeczne dla Kulturalny Powiat. Serdecznie zapraszamy właścicieli pana Aleksandra i pana Tomasza Burego oraz pana Stanisława Krzyżaka. Zapraszamy na scenę. Firma Kulturalny Powiat aktywnie wspiera działalność kulturalną gminy Zator, m.in. wykonując dokumentację fotograficzną oraz filmy promocyjne z najważniejszych lokalnych wydarzeń. Większość zrealizowanych działań Kulturalnego Powiatu wykonywana jest na terenie gminy nieodpłatnie. Firma dokumentuje wydarzenie i publikuje je na stronie kulturalnypowiat.pl oraz profilu facebookowym. Bardziej pasja niż biznes, chociaż nie ukrywamy, że idealnie by było, gdyby te dwie sfery były połączone, o czym może świadczyć ta nagroda, że jesteśmy na dobrej drodze. Ci, którzy odwiedzają nasz portal, wiedzą, że chociaż dotyczy on całego powiatu oświęcimskiego, ponad połowa informacji, które znajdują się na nim, dotyczy jednak gminy Zator. I myślę, że to widać. Także bardzo dziękujemy za to wyróżnienie i cieszymy się, że w dzisiejszych czasach, które jednak pochłonięte są w większości konsumpcjonizmem, jest jeszcze miejsce na kulturę. Dziękujemy. Szanowni Państwo, w 2018 roku z inicjatywy burmistrza zostanie przyznana także nagroda specjalna. Nagroda jest dla firmy, która się troszeczkę wymknęła jakby spod kontroli. W cudzysłowie, wymknęła się z tych trzech kategorii, bo do wszystkich trzech trochę pasuje. A właściwie nie pasuje do żadnej. Bo tak jak większość firm, zresztą pojawia się w tej firmie ogromna oryginalność, ogromna pasja i ogromne tempo rozwoju i pomysłów, które jeden wyprzedza drugi. Nagroda gospodarcza burmistrza Zatora Złota Łuska w kategorii nagroda specjalna przypada dla firmy Lollipoli Urbańscy spółka z o.o., spółka komandytowa. Zapraszamy. Zapraszamy właścicieli tego wydarzenia oraz pana Rzeczotrowi. Firma Lollipoli powstała na bazie 10-letnich doświadczeń mistrzów cukierniczych. Swoją działalność na terenie Zatora rozpoczęła w 2016 roku, oferując klientom detalicznym oraz hurtowym najstaranniej dobrane smaki lodów naturalnych. Firma prowadzi własną sieć kawiarni i lodziarni. Lollipoli aktywnie wspiera i promuje Zatorszczyznę, m.in. wprowadzając na rynek nowe produkty lokalne, jak landrynki, rybki zatorskie. Kolejnym hitem będzie następny produkt, ale o tym opowie już sam właściciel. Zapraszamy, Panie Grzegorzu.
Serdecznie dziękuję za tak zaszczytną nagrodę pana burmistrza. Dziękujemy bardzo za naprawdę wsparcie z każdej strony, jeśli chodzi o całe otoczenie biznesu w Zatorze. Jest nam niezmiernie miło tutaj działać i realizować nasze pomysły. Myślę, że będzie jeszcze ich sporo w najbliższym czasie, także dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, na pewno w tym podsumowaniu trzeba podkreślić jedną rzecz, to, że co tutaj padło ze sceny i myślę, że to jest też znak dobry, że to padło z ust Państwa jako przedsiębiorców, że to jest też praca doceniana i widziana naszych pracowników Urzędu Miejskiego w Zatorze, samorządowców, może pracowników spółki komunalnej, lokalnych tutaj firm, które wspierają się nawzajem, ale w tym tej firmy w cudzysłowie, czyli Urzędu Miejskiego w Zatorze, który od lat opiera się na pracownikach, którzy doskonalą swoją też swój warsztat. I z całą odpowiedzialnością powiem, że te uchwały nie są przesadzone, bo ja ich też na co dzień chwalę i myślę, że to ich bardziej jeszcze mobilizuje do pracy, bo tak, że tak powiem, jakby ten etos pracy udało się wypracować i słowo urzędnik u nas troszeczkę inaczej brzmi niż może gdzie indziej, może z tego się biorą te dobre słowa od Was i te sukcesy gospodarcze gminy Zator. I niewątpliwie trzeba tutaj wspomnieć, myślałem, że będzie obecny pan poseł Zbigniew Biernat, czyli były burmistrz, który ten etos pracy i sam był przykładem tego etosu pracy, wprowadzał tutaj w życie, dawał świetny przykład i realizował nasze wspólne pomysły.